Właściwie to rysowałem już od dzieciństwa bardzo dużo i żałuję, że tak mało rzeczy się zachowało, ale mam kilka rysunków i jak patrzę, bo takim kanonem było, jak ktoś umie konia narysować, taki konkurs. Mama jednego z moich kolegów zrobiła konkurs i kilku chłopców z podwórka usiadło, żeby narysować konia. I muszę powiedzieć, że ja tego konia narysowałem tak, że dzisiaj go oglądając się trochę dziwię, że to nie jest normalne, że 7-letni chłopak może narysować konia w miarę poprawnie. To dziwne było. No, zawsze byłem ciekawy świata, ciągle na podwórku, wszyscy siedzieliśmy i wytworzył się taki, no dzisiaj mówię, że zbiór ludzi, na przykład pracownia artystyczna, to jest rodzaj pewnej wspólnoty artystycznej, ale ta wspólnota podwórkowa była niezwykle kreatywna. Tam wyczynialiśmy nieprawdopodobne rzeczy, dzisiaj się kupuje zabawki, wszystko jest, wszystko robiliśmy sobie sami. Jedynym urządzeniem, na którym wszyscy się miotali, to był czepak i koniec. Na podwórku nic więcej nie było, żadnych zjeżdżalni, nic nie było. Wcześniej zaczął mnie interesować świat w ogóle i robiłem takie wycieczki, że to dziś we mnie siedzi, że potrafię, jak coś nie jest tak, wsiadam w samochód, nie wiem dokąd jadę, auto ciągnie. I jestem w miejscu, w którym nigdy nie byłem na przykład. Wtedy wsiadałem w tramwaj na ulicy Głogowskiej, bo mieszkałem na Łazarzu, na 4. piętrze, w takiej przedwojennej kamienicy. Wsiadałem w tramwaj i nie wiem, dokąd ten tramwaj mnie wiózł, ale zawsze jechałem do końca. I tam wysiadałem się, rozglądałem i zacząłem chodzić. I potem wracałem do domu. Czasami te wycieczki były długie. No jeszcze chciałbym tylko powiedzieć, że taki fajny kontakt z naturą miałem, jeżdżąc do cioci na wieś. I tam spędzałem lato trochę przy żniwach, pomocy. Ale narysowałem ich kiedyś, ich domek, bo mnie poprosili. Wujek na to popatrzał i mówi, no zobacz, i bardzo niezadowolony. Mówi, zobacz, nawet brak tej jednej cegły w kominie uwzględnił. Wydrapany komin. No ale to, czy to ma jakieś znaczenie? No z pewnością ma. Ta samodzielność oglądania tego świata, świat zwierząt, owadów, cały czas byłem w przyrodzie. Na ulicy Głogowskiej było Liceum Sztuk Plastycznych. Ale tam zestaw nauczycieli dzisiaj to by byli wyrzuceni natychmiast. Tam było kilku niezłych psychopatów. Nie będę wymieniał nazwisk, nie chcę im szkodzić, ale mi zaszkodzili skutecznie. Bardzo skutecznie i po drugim, no jak można powiedzieć chłopakowi, ty już u mnie dostatecznego nie będziesz mieć. No takie były głupie rozmowy. Opuściłem tę szkołę i poszedłem do liceum dla pracujących. Zresztą sytuacja w domu nie była ciekawa, więc finansowa, mówię o tym. I zacząłem pracę w różnych miejscach, co ja zawodów nie miałem. Od murarza po kopanie studni. Na W6 u Cegielskiego z hełmem, buty, żelazka, szafka. Też tam pracowałem na suwnicy, ciągałem silniki. Nigdzie nie mogłem długo zagrzać miejsca. Jedyne miejsce, którym długo siedziałem, to był Instytut Ortopedii i Rehabilitacji Akademii Medycznej w Poznaniu, na Wildzie, tam u Degi, jak się mówiło. I tam pracowałem na terapii zajęciowej. No, kontakt z dziećmi wspaniały. Ale ta pierwsza wizyta, jak zacząłem, ten ocean nieszczęść, te dramaty, te dzieci bez kończyn i nie tylko upośledzone umysłowo. No, mówię, że ja tam nie dam rady pracować. Ale się okazało, że te dzieci potem na moje zajęcia, które z nimi miałem w terapii, pędziły tak, że cały instytut się cząsł. Z krzykiem i wrzaskiem szczęścia pędziły do mnie. Listy do mnie pisały. Jeszcze wiele lat później, jak skończyłem tę pracę. To był bardzo fajny czas. Starałem się do naszej szkoły dostać, do Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu.
Za pierwszym razem się nie dostałem. Tak się obraziłem na tę szkołę, że w ogóle omijałem ją z daleka, czyli coś tam w człowieku się działo, bo przecież byłem uznany za dziecko genialne. Nikt tak nie potrafi w szkole rysować, wpisywany w szkole podstawowej do złotych ksiąg i tak dalej. Bo na początku jak narysowałem pewną rzecz, to nie pamiętam co to było, to nauczyciel powiedział, że trzeba zawołać ojca, żeby mi nie rysował. No się wszystko, a dzieciaki krzyczały, on tak rysuje, no to mnie przetestował. Okazało się, że rzeczywiście tak rysuje. No. A wracając do egzaminu, to rzeczywiście mieli rację, bo dzisiaj patrząc na to, bo przecież wielokrotnie już w niezliczonych komisjach przyjmowałem kandydatów na akademię naszą, no to przecież widziałem, że te kryteria oceny zawsze są subiektywne, niejednoznaczne, często nieobiektywne, prawda? Albo obiektywne. Różnie to bywa, ale to zależy od składu komisji, od ludzi, po to jest komisja, żeby się dogadywać i potem ustalać jakiś wspólny werdykt. No i patrząc na to, mieli absolutnie rację, że mi ulali ten pierwszy raz. Zupełnie się zgadzam wtedy z tą komisją, nie pamiętam już kto w niej był. Na pewno był profesor Brzozowski. Był, tak. Zresztą on mnie potem po dyplomie wziął do pracy jako asystenta. No, naprawdę ten egzamin mi nie poszedł. No. Kiepski rysunek uważam. Może byłem za bardzo zdeprymowany, farby też mnie nie chciały słuchać. Nie lubię takich sprawdzianów. No po prostu oblałem ten egzamin, ale nie tak strasznie. Natomiast spotkałem później w życiu, po krótkim czasie, po kilku latach spotkałem Pawła Kromholca. Jego nazwisko chcę wymienić, bo ten człowiek mi odmienił życie przez kontakt z nim. Mówi, pokaż co rysujesz. No zrobiłem. Mówi, dlaczego nie jesteś w szkole? No, zrobił mi kilka korekt zaledwie. Po prostu mnie postawił na te szyny, jak pojechałem. Tam mi przedstawił zagadnienia formy, przestrzeni i przede wszystkim materii. Rysunek, materia. Żeby to nie były druciki czy składające się z nitki, tylko żeby ten ołówek się w to cudo zamienił, że nie czuć ołówka, a widać coś wspaniałego. Włosi przecież mówili, że tworzyli tak zwane pediletta ku radości oka, poszukującego w obrazie wartości tych atrybutów czysto malarskich i solidnego métier, to mówili Włosi, prawda? No to tak jest. No i co ten człowiek zrobił? Mówi, no to na egzamin. Zapisałem się, wszystko. I proszę sobie wyobrazić, że mimo braku pochodzenia punktów za pochodzenie społeczne ojca, rodziny, bo tych nie uzyskałem, a to była dość pokaźna wtedy. Bez tych punktów uzyskałem pierwszą lokatę, najwyższą na egzaminie. 27 lat miałem wtedy i poszedłem świadomie, muszę przyznać, na ten egzamin. Może nie zauważą, albo może mnie przyjmą. Tak, z pełną dezynwolturą. Pracę już mam, pracuję w ortopedii, jestem instruktorem, z dziećmi fajnie. A spróbuję. No i rzeczywiście, wtedy jak się dostałem z taką ilością punktów, zacząłem się zastanawiać. Ale muszę powiedzieć też, że bardzo dobrze mi wtedy, pamiętam, wypadł język, przepraszam, egzamin ustny, który miał na celu, jak zwykle, sprawdzić ogólną wiedzę, inteligencję kandydata i tak dalej. Nawet wiem, o czym mówiłem, bo ja sam wszedłem w to. Mówiłem o sztuce zaangażowanej. Dzisiaj nie lubię sztuki zaangażowanej, ale wtedy mówiłem o sztuce zaangażowanej, o tej słynnej ekipokronice hiszpańskiej, w której był Jardiel, Genoves, Canogar. Wspaniałe nazwiska. I zacząłem im opowiadać i podejrzewałem, że wielu z tych komisji nie miało pojęcia o tej książce. To napisał Luigi Cerni, znakomity krytyk, teoretyk sztuki. Napisał taką książkę. Wspaniałą. Panie profesorze, ale ja zapytałam o te 27 lat i nie przypomniałam,
Bo przecież w Pana przypadku zdarzyła się rzecz wyjątkowa. Pan przekroczył o 2 miesiące dopuszczalny limit wieku. Wtedy bardzo skrupulatnie przestrzegany. Wracając do wieku 27 lat, jak wchodziłem w uczelnię, po egzaminie, jak się okazało, zostałem zawołany przez administrację. Powiedzieli, że przecież przekroczyłem wiek i nie mogę być zaliczony i nie mogę wejść do uczelni jako student. Ale ze względu na tak wysoko zdany egzamin, szkoła wystąpiła, nie pamiętam już kto był wtedy ministrem, i uzyskałem zgodę ministra kultury i sztuki i szkolnictwa wyższego. I to można powiedzieć, że tak. Jakbym wbiegł na stację, gdzie ruszał pociąg, dogoniłem go i wskoczyłem w ostatni wagon, w ostatnie drzwi. I pojechałem. I tak się zaczęła moja historia z uczelnią. To jest wielkie szczęście dla każdego człowieka, jeżeli może w swoim życiu spotkać kogoś, kto tak klarownie potrafi wytłumaczyć zagadnienia sztuki, jak profesor Stanisław Tesser, ówczesny rektor. Byłem u niego w pracowni i tak mnie szybko zauważył i fajnie nam się rozmawiało. On miał nieprawdopodobny dar formułowania myśli. To nie każdy potrafi. Tesser to miał. Uczył. Przepiękne korekty dawał. Przypominam sobie te rzeczy. To był jeden człowiek. Później zrobiłem dyplom, który fajnie też został określony. No dyplom z plusem, celujący dyplom. A co ja na tym dyplomie zrobiłem? Zrobiłem to, co we mnie się działo. Zrobiłem cykl. Klinika. Obrazy powstały, przedstawiały cały problem nieszczęścia, z którym się spotkałem. To było przerażające. Może niektórym się to bardzo nie podobało. To drastyczne sceny z tymi dziećmi, z wózkami, te wszystkie rekwizyty, poręcze, łóżka. Łączyłem te wszystkie elementy i opowiadałem o klinice. A jednocześnie można powiedzieć, że jednocześnie to mówiło, co medycyna może, i kończyło się dosyć optymistycznie. I tutaj mam pewne zastrzeżenia, że może w tym jednym drobnym aspekcie, taki lekki produkcyjny, jak mi się zrobił, że zacząłem od nieszczęścia, a skończyłem na takim, dzieci uśmiechnięte, jakieś, ale też są pokrzywione tu, ale jakiś optymizm, otwarte okno, w końcu otwarte okno to przecież często symbol śmierci, przechodzenia z jednego stanu w drugi. Ale ja to zrobiłem w sposób tak świetlisty, że no to był jedyny pozytywny obraz taki w odbiorze, że nie budził tych przykrych uczuć. Może tak, a to delikatnie tak zaznaczyłem. Jak się dostałem, to zrezygnowałem z ortopedii bez wahania. A pytania były, no dobrze, ale jak ty sobie teraz poradzisz w pracy? Z czego ty będziesz żył? Co będziesz robił? Robiłem różne rzeczy. Różne rzeczy, nawet dosyć trudne. Zdarzało mi się, że na wolne tory 24 tony węgla przerzuciłem przez jeden dzień. Traktowałem to jednocześnie jako przygotowanie kondycyjne do gór, bo zacząłem góry. Góry od małego już mnie brały. Rysowałem ciągle kozice na jakichś ekstremalnych półkach, idiotyczne góry. Chciałbym parę słów powiedzieć o dyplomie. W skład komisji wchodził właśnie wtedy profesor Tadeusz Brzozowski, on ten dyplom widział. Słuchał mojej narracji, słuchał tekstu, który przeczytałem. Widziałem, że trochę jest poruszony. Po dyskusji oczywiście to się tak odbywa, że trzeba wyjść z sali, tam się odbywa rozmowa i potem wołają. Po jakimś czasie się oddaliłem, szedłem korytarzem i słyszę, ktoś bardzo szybko idzie za mną. Halo, słyszę. Podchodzi do mnie profesor,
Brzozowski i mówi, że proponuje mi pracę asystenta w swojej pracowni, bo mu się podoba to, co zrobiłem i miałby przyjemność ze mną pracować. I pamiętam jego zaskoczenie, a ja miałem obóz sportowy zaraz jechać w Tatry, a on mówi, ale czy możemy to przesunąć, bo jadę na obóz sportowy w Tatry. A on do mnie mówi, chłopie, czyś ty zwariował, ja chcę ci życie zmienić, a ty chcesz w górki jechać, się wspinać? No i tak było, no to nie pojechałem na ten obóz sportowy i rozpocząłem. No do tego stopnia byłem w górach cały czas, góry, 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 potrafiłem zdjąć plecak i jechać. Powiedziałem, jadę, koniec, znikam, hop. Praca z profesorem Brzozowskim to bardzo specyficzna praca, bo właściwie jego korekty były dosyć ciekawe. Mistrz technologii, który faktycznie nie przekazywał studentom tej technologii precyzyjnie. O laserunku mówił tak luźno. Ja daję receptury teraz. Opieram się na jak należy poprawić to, co mówi Max Derner w technologii malarstwa olejnego, mistrz, a Tadeusz Brzozowski mało, ale był fantastycznym mówcą. Korekty naprawdę bardzo ciekawe, bo on potrafił zawsze do jakiegoś problemu, do problematyki danego ćwiczenia dołożyć jakąś cudowną opowieść. Cisza się robiła, że muchy było słychać w pracowni i zaczynała się opowieść. Albo mówił tak, a teraz coś wam powiem, czy ja wam już to mówiłem? Ale o czym? O tym i o tym. Mówił to już 10 razy, ale nie pamiętał. Ale wszyscy tak kochali te wszystkie jego anegdoty i te rozmowy, że wszyscy mówili, nie, pan profesor tego nie mówił. I Tadeusz znowu zaczynał. Też fantastyczna współpraca była, bo kręcił wtedy, nie pamiętam nazwiska, o Tadeuszu Brzozowskim film pod tytułem Brzuch. I my pomagaliśmy tam, studenci, jeździliśmy w jakichś cerkwiach na południu Polski. Potem jego wieloryb połykał nad morzem. I zwariowana taka narracja, taki film zrobił. Nie wiem, co się z tym filmem dzieje, można by gdzieś zajrzeć może, ale nigdy już później nie oglądałem tego. No, niespotykany erudyta, naprawdę. Wtedy była taka moda, można powiedzieć, że asystent musiał słuchać swojego szefa. Później dopiero w następnych już dalej, odległych latach od tamtych to się zmieniło w uczelni i po prostu nawet niezgoda asystenta z prowadzącym była nieraz bardzo twórcza, że ten spór był toczony w pracowni w bardzo kulturalny, fajny sposób i wszyscy się przysłuchiwali temu i to było i to jest o wiele lepsze, bo wtedy wydobywa się to, co w takim apodyktycznym sposobie prowadzenia pracowni w tych akademickich regułach, które jak gdyby nie sprzyjają rozwojowi, wręcz przeciwnie, prawda? One zamrażają nas. No to było o wiele lepsze. Ale autorytet Tadeusza był tak ogromny, że on właściwie mógł robić wszystko i co chciał i wszystko było czytane dobrze i z zachwytem wszyscy go kochali. On też bardzo lubił, żeby go wszyscy kochali i mocno pracował nad tym. On nie znosił wrogów, nie chciał mieć wrogów. A przecież mówi się, że o wielkości człowieka świadczy ilość wrogów, które powiedział, no nie wiem. Tak, tam miał też jeszcze spięć, ale to nie mój temat, żebym opowiadał o tym, kto go w szkole kochał, a kto wręcz zwalczał, to takie rzeczy też były. Próba nawiązania dialogu artysta malarz-balarz z profesorem Tadeuszem Brzozowskim, no z pewnością to malarstwo miało silne oddziaływanie, ale nie do tego stopnia, żebym mógł przejąć tę poetykę, czy sposób określania rzeczywistości, czy inaczej jeszcze precyzyjniej cały zapis malarstwa. Natomiast w tamtych latach, wszyscy byliśmy zauroczeni Francisem Baconem przecież. Wtedy była nowa figuracja i tam były bardzo dobre nazwiska. A Szkoła Poznańska była silna w tej nowej figuracji i ja w tym wzrastałem. I uważam, że
nic tak, w tak dojmujący i w tak silny sposób na moją sztukę nie wpłynęło właśnie jak to przejmujące, egzystencjalne poczucie, które wynikało z niszczenia materii, z nietrwałości, to co w Bekonie było. I te obrazy prześladowały mnie długo. Ale jednocześnie otworzyły mi takie obszary uczuć, obszary wrażliwości, że właściwie wydaje mi się, że wszystko to, co chciałem w tamtych latach wyrazić, udało mi się. I naprawdę to była wielka rzecz. Dzisiaj już z tych inspiracji mniej korzystam, bo w różnych okresach byłem pod wpływem innych jakości malarskiej i obrazy prowadzą mnie dzisiaj inaczej. Ale wtedy był Francis Bacon. I to ciekawe, miałem wystawę w San Diego, bo tam wygrałem konkurs. Była wielka nagroda międzynarodowa i pojechałem na tę galę reception. I przewodniczącym tej całej komisji był Hugh Davis. To wielka postać, jest dyrektorem Muzeum Sztuki Współczesnej w San Diego, gdzie jestem w kolekcji permanent dzięki tej, że tam zaistniałem. I on mi dał tę prawdopodobnie nagrodę, bo on osobiście znał Francisa Bacona i jeździł do Anglii z nim. Nawet książkę ładną wydał, rozmowy z Baconem też, bo są dwie takie książki. Jedna jest przez Hugh Davisa sporządzona. Dał mi ją z ładną dedykacją, ale we wstępie w jednym z tych katalogów z tamtych lat Hugh napisał mi, że moje malarstwo jest bardzo związane właśnie z Francisem Baconem. On gdzieś to zobaczył. Tak był wyczulony. Ale w Dublinie widziałem jego całą Bacona, całą pracownię, bo przeniesiono ją z Londynu, bo on jest Dublińczykiem, Francis Bacon. I tam w Muzeum Narodowym jest pieczołowicie przeniesiona cała jego pracownia Francisa Bacona. Jest stolik, ten bałagan. On na przykład robił paletę, Bacon robił na ścianach, bo twierdził, że kolor jak tak leży, ma inne działanie i tak też. I absolutnie ma rację. Ja robię często też tak, że robię jakąś przymiarkę koloru, to sobie zakładam i przylepiam do obrazu i patrzę. A potem jak położę, jest inny. Inne światło, inne jakości powstają. Ze względów zdrowotnych profesor Tadeusz Brozowski musiał zrezygnować z uczelni i jakiś czas wykładał na krakowskiej ASP. Po prostu już tutaj nie mógł. I na jego miejsce przyszedł tak zwany, wtedy mówiono, docent kontraktowy, profesor Jacek Waltoś z Krakowa, z tej słynnej grupy wprostowców, Zbylut Grzywacz, Bieniarz, Jacek. No, myślę, że to jest jedyna postać, która rzeczywiście potrafiła mi tak otworzyć czaszkę intelektualnie. No, umówmy się, że oprócz tego, że niesłychany erudyta, to chyba jeden z większych autorytetów intelektualnych naszego kraju. To trzeba mieć szczęście. Naprawdę, żeby z takim człowiekiem pracować. Wystarczyłoby, że w ogóle by między nami nie było kontaktu, tylko bym słuchał to, co mówi. To już brzmiało w ten sposób, że poruszało wszystkie najgłębsze... Zrobił ze mnie galernika wrażliwości. Dosłownie. Wszystko było, wszystko na wierzchu miałem. I mogłem sięgać po to, ale żeby coś tak... Żeby tak się stało, to musi ktoś ten kluczyk mieć i otworzyć. Waltoś go miał. I w tym sensie nie, że mnie ukształtował, ale pomógł. Bo trudno mówić, ja się przed tym bardzo broniłem. I muszę powiedzieć, że często, jeśli przeprowadzałem, kiedyś mu powiedziałem, że przeprowadzaliśmy taki bilans zysków i strat, bo zawsze tak jest w kontakcie z człowiek-człowiek. Bo można powiedzieć, że człowiek nigdy nie jest sam. Zawsze jest go dwoje, on i
obraz, jaki o sobie nosi w sobie, prawda? Nie wiem, czy się dobrze wyraziłem, ale jest coś takiego. I w tym bilansie tych zysków i strat, zyski tak, straty, ja nie wiem, może to dosyć brutalnie nazwałem. Dzisiaj mam sam do siebie żal, że mu to powiedziałem, ale był dla mnie tak wielkim autorytetem, że bałem się nawet słuchać, że mnie zrobi tak, że w drugi Waltos się urodzi. Do tego stopnia chłonąłem to, co mówi. A z drugiej strony, jak taki uparty osioł, hamowałem, żeby nie wpaść kompletnie. On mnie urzekał zarówno swoją osobowością, jak tym, co mówi i jak mówi. On potrafił z każdym rozmawiać i kiedyś pamiętam, profesor Andrzej Kurzaski przyszedł tam do nas, siedzi w kantorku, a Jacek Waltoś robi korektę. I stoi przed obrazem, który już z daleka widzimy, że jest kiepski. I pamiętam, co powiedział wtedy i Andrzej, profesor Kurzaski zwraca się do mnie, mówi, on tak zawsze? Mówię, no tak. Mówię, ale przecież tam nie ma o czym mówić, dlaczego on tyle mówi? Ale bardzo dobrze, że mówi. Ja powiedziałem, bo przecież na tym to polega. Jeśli chodzi o werbalną stronę, malarstwo i werbalizm, to są dwie różne rzeczy. To są dwa odmienne zupełnie języki o zupełnie innej składni. I dlatego wielu malarzy, którzy przez lata dochodzą do tego, żeby stać się, bo chcą, mają taką potrzebę, by stać się krytykami własnej sztuki, niektórym się to udało, ale generalnie jest ta bariera, prawda? Przecież czy nie lepiej wysłuchać utworu muzycznego niż opowieści o tym utworze? To się nie da. I tak jest z malarstwem. Dlatego, że malarstwo, bardzo żal mi ludzi, którzy nie mają tej wrażliwości, bo jest to niesamowita dyscyplina, bo właściwie malarstwo otwiera przed nami takie możliwości oglądu świata, takie kontakty z innymi istnieniami, których za pomocą innych środków nie da się wyrazić i urzeczywistnić. I to jest właśnie malarstwo. Tak to widzę. Malarstwo jeszcze ma inny wpływ. Pobudza intelektualnie z pewnością tak, ale nie da się nigdy dosłownie wyrazić tego, co człowiek, co malarz by chciał, prawda? To jest po prostu niemożliwe, bo z mojego punktu widzenia proces pracy nad obrazem jest uwikłany w dialektykę wiedzy i intuicji. Tak jest. To musi tak być, bo inaczej tego nie widzi. W pokusę na przykład przełamania i wyjścia zupełnie w inny teren. Tak myślę. Ale co by tu można powiedzieć do tego procesu w czasie? No musi zostać przede wszystkim w trakcie tego procesu musi zostać uzgodniona metafizyka malarskiego gestu z poczuciem formy, plamy, koloru, przestrzeni. To są tego typu elementy. I ideałem byłoby, że ten stan emocjonalny, który był powodem podjęcia tego obrazu, jest jak najbliższy właśnie tego czasu, w którym obraz powstawał i stał się tym powodem. No to jest idealna. No zawsze są jakieś straty po drodze, ale jeżeli uda się zachować choć w pełnej części te tajemnice, no to już jest sukces, ale ja mam zawsze niedosyty. Często odkładam obraz i co się okazuje, że wyciągam go po miesiącu z regału i on się sam namalował. Czyli obraz, ten proces w czasie nigdy się nie kończy. Obraz, nie mogę powiedzieć, że skończyłem obraz, ale ja używam słowa zatrzymałem pracę nad obrazem.
Oczywiście, że nie można też rozpoczynać pracy bez żadnego powodu. Chociaż zanim obraz stanie się, jak mówi Maurice Denis, koniem bitewnym czy nagą kobietą, jest tylko zestawem na płaszczyźnie pewnych plam i farb. Ale był taki czas, gdzie moje wyprawy górskie i wyprawy wspinaczkowe i w Himalaje nazwałem, że takie hasło, w poszukiwaniu źródeł inspiracji twórczej. Podróż, niezależnie od motywów podjęcia, pozostawi zawsze swój uboczny skutek w postaci kolekcji przywiezionych wrażeń. Dla malarza uważam rzecz bezcenna, ale bez przesady. Przecież czas wypłaszcza tę wrażliwość i po jakimś czasie już nie jesteśmy tak żywi. Gdzieś ten akumulator powoli siada, my z niego czerpiemy. Nie w sposób dosłowny, ale powiedzmy część rekwizytów, zdarzeń gdzieś tam się pojawia i mamy jakąś projekcję. Mi się wydaje, że jeżeli malarstwo mówimy, że sztuką oka, to z pewnością musimy się na ten świat patrzeć, ale my na ten świat powinniśmy się wręcz gapić, a nie tylko patrzeć. Zawsze powtarzam, to jest znane, wszyscy to mówią, że nie wszyscy, wszyscy patrzą, ale nie wszyscy widzą. No to jest oczywiste, prawda? No tak, i teraz co, że jak ten akumulator, jak nazywam to, tak niezbyt zgrabnie wyładowuje się. To nie możemy nic zrobić, bo co? Czyli musimy podjąć szybko, znowu gdzieś wyskoczyć. A Waltoś mówi, to jest twoja artystyczna wymówka. Przecież tu dookoła siebie masz wszystko. I zacząłem też myśleć, no proszę, no znowu Waltoś. No tak, ale zacząłem wówczas traktować podróż jako wszelką wędrówkę po obszarach myśli, dzieł, symboli. Jak to dalej określić, żeby było fajnie? W ramach własnej zawartości intelektualnej. Podróż w ramach własnego ducha. Czyli co? Malując, zaczynam podróż. Podróż w obraz. Podróżuję. Do dziś jestem nomadem, który ciągle podróżuje i szukam tego, co za horyzontem, szukam tych pedileta, że tam właśnie te jakości są ukryte. I fajnie, bo myślę sobie, że najlepszy obraz jeszcze jest, tak rozumując, przede mną. Szukam go, i umrę i go nie znajdę, ale szukajcie, a znajdziecie. Ktoś tak kiedyś powiedział, nawet wiemy kto. No właśnie, i tak to jest z tym szukaniem źródeł inspiracji, bo przecież siedząc nawet w fotelu przy kominku i można podróżować, możemy w tej podróży spotkać wszystkich, co chcemy. To jest no taka formuła, ale te moje podróże, czy rzeczywiście były wymówką artystyczną, czasem tak sobie myślę, że do pewnego stopnia może i tak, ale niezależnie od wszystkiego, zawsze ten uboczny skutek pozostawiały i będą pozostawiać i do dziś dużo podróżuję. Góry pozostały, chodzę w te góry. Malarstwo jest też pewnym zapisem stanów emocjonalnych. Ale ja bym chciał tutaj użyć takiego terminu, czym jest malarska i pozamalarska konstytucja obrazu. W takim specyficznym ujęciu, że składa się z wizji i rewizji. Wizja to jest to, z czym podchodzę, zarówno konkret, jakieś wydarzenie. Natomiast rewizja jest to, z czym człowiek się styka w czasie długiej sesji pracy nad obrazem. To jest, i wtedy obraz zostaje przesłuchiwany z natężenia, z koloru, ze ścierających się mas. Możemy dążyć na przykład do harmonii albo i do dysonansu, tak samo. Możemy się z tym zgadzać albo nie. Zaczynamy widzieć ten obraz i
jak go zaczynamy widzieć? W ten sposób, że często rozwiązanie końcowe jest bardzo dalekie od początkowych założeń. Ja mówię w ten sposób, że obraz w pewnym momencie zaczyna urzekać mnie swoją urodą i prowadzi mnie do rozwiązań niespodziewanych, do zupełnie wracając do, to jest właśnie ta podróż w obraz. Kiedyś powiedziałem, że jakby to tak, jakby wsiąść do pociągu byle jakiego ze świadomością zamiaru, ale z nieświadomością miejsca, do którego nas ten pociąg wiezie. Czyli co, brak świadomości tego, co chcemy robić? No nie należy się tego wstydzić. Przecież obraz ma swoje reguły, założenia są wyraźne. Przecież harmonię można znaleźć również na śmietniku. Nie trzeba jej szukać specjalnie, drapować, układać. Ja zawsze mówię studentom, zobacz, rozejrzyj się, takie ćwiczenie daje. To, co w pracowni jest, nic nie układamy, z tego robimy. Kiedyś u profesora jeszcze Waltosia, jak pracowałem, zrobiłem martwą naturę w ten sposób, że wszystkie rekwizyty, które były, stanąłem, z taką kubkę zrobiłem z tych wszystkich rekwizytów i na drugi koniec pracowni rzucałem. One uderzały różnie, w ściany spadały. Zrobiło się jedno rumowisko. I to była jedna z ciekawszych martwych natur. Bez układania, bez cyzelowania tej formy odczucia. Jakieś owoce z rynku, tam studenci zaraz zjedli, jesienna martwa natura. Takie rzeczy się działy. No właśnie. I wracając do tego, co robię teraz, rozpocząłem taki cykl. No właśnie mówię o tym bałaganie. Entropia. Jest to jak gdyby w moim wykonaniu nieład uporządkowany. Świat się rozwala, wszędzie jest entropia, i w kosmosie, i między nami. No to bardzo szerokie wiemy pojęcie. I jeden z tych, pierwszy z tych obrazów entropii teraz w Polsce i z Arcie poszedł błyskawicznie na aukcji, bo bardzo ciekawą rzecz stworzono. Akademicy współczesności. To jest pod patronatem rektora profesora Andrzeja Bednarczyka. Ja z nim rozmawiałem, no i śmiało bierz w tym udział, to naprawdę jest poziom i chcemy stworzyć taki elitarny krąg ludzi związanych ze sztuką, ale którzy są wykładowcami na uczelniach. I powstała przepiękna historia. Tam jest chyba coś z 60 nazwisk bodajże. I to było połączone tak z wystawą w Polskiej Zarcie, tam w Warszawie, mają przecież przepiękną galerię. A potem skończyło się aukcją. I ten pierwszy obraz, a tak myślałem, no może go nie kupią, bo ja lubię moje obrazy, bo tak, fajne jest, jak w pracowni jest dużo obrazów, a z drugiej strony jest to tragedią. Ale przecież obraz często się przecież sięga wstecz i się bierze jakieś obrazy, szuka się jakichś rozwiązań, które już były. Ale z kolei, jak się ich nie ma, to może nawet i lepiej, bo idziemy do przodu, nie cofamy się, prawda? No tak, ale nie wiem, jak to... No bo tak, obraz powstaje z obrazu często tak, jak życie powstaje z życia. To jest bardzo piękna historia, że zaczyna się ciąg. I teraz jest ten ciąg, co już mówiłem, entropia, jak się to posunie. Tu na sztaludze mam właśnie drugi z tej serii, ale chciałbym jeszcze tak... No bo kiedyś robiłem cykl obrazów pod tytułem o podróż. Tytułowałem podróż 1, 2, 3, 4. Nie chciałem tytułować, bo właściwie tam był w tych obrazach... Fajne określenie mi dał wtedy Jacek, mówi Józef. Zgiełk i tumult w ceremonii malowania. Czy można coś piękniejszego powiedzieć, a jednocześnie coś bardziej irytującego? No jest był no, wspaniały człowiek. Bardzo mi się to spodobało. I ten zgiełk i tumult tej ceremonii malowania to jest właśnie entropia. I nadal do tego wracam w sposób zupełnie z innymi narzędziami już w ręku. Ale to się ciągnie i to się po prostu toczy i jest. Zadania sztuki. Są różne, wiele manifestów w sztuce było, ale właściwie chodzi o rzeczywistość, no bo o nic innego.
musimy w nich brnąć, czy chcemy, czy nie. Jesteśmy na tym Bożym świecie. Świat nas otacza i teraz właściwie co chcemy powiedzieć? Że widzimy i chcemy dać wyraz temu widzeniu. A może ta sztuka jest sama, jest nam potrzebna, że mamy tak, bo to jest sposób życia, sposób istnienia. Po prostu trzeba to robić, jeśli jest taki mózg wewnętrzny. Ale to nie tak jak w koszarach, że ani dnia bez kreski, są różni tacy, którzy tak mówią, ani dnia bez kreski. I że to jest jakby jakiś rodzaj misji. Obraz artysta ma misję. No tak, ale przecież sztuka jest tak niejednoznaczna, że ja wolę już takiej misji żadnej nie mieć, że niech się dzieje to, co chce. Są obrazy, są ludzie, którym się te obrazy podobają lub nie, ale zawsze ich poruszą. Jeśli nawet jest irytacja. Pamiętam kiedyś wystawę taką miałem w Norymberdze i namalowałem jak trawestację obrazu Marat. Śmierć Marata. Prawda? Zrobiłem też wannę, tam ją trochę skrywiam, niepotrzebnie ubroczyłem. Jakaś taka dziwna postać tam, która się rozpada, jak to zwykle u mnie bywało. Niedosłownie, nie studyjnie, nie anatomicznie, tak akademicko. Ten obraz zresztą jest tam w Niemczech, już został w dobrej kolekcji. Jedna z kobiet zaczęła wtedy na sali krzyczeć. I po prostu, jak można malować tak okropne obrazy, no to ja nie odpowiedziałem nic, no bo przecież sztuka o wiele bardziej drastyczne ma wizerunki, przedstawienia. Tak, ktoś zupełnie, ale jednak ją, tę osobę ruszyło. Czyli jest, oddziaływanie jest dobre, musi być. Nie wyobrażam sobie wystawy, na którą wszyscy wchodzą i nic. I odwiedzają ją tak jak wycieczki, pamiętam w Petersburgu. Wtedy jeszcze Leningrad byliśmy ze szkołą i wchodzi wycieczka, sala Rembrandta, tam jest ten przepiękny obraz Powrót syna marnotrawnego. Jest właśnie tam u nich i stoimy. Idzie wycieczka, szurgot butów, przechodzą środkiem sali, tylko głowy na lewo, na prawo, zniknęli. No, tak można też oglądać sztukę. Ale można oglądać tak jak my, że prawie przed tym obrazem klęczeliśmy tak jak ten syn. Dosłownie. O, podobał mi się Rembrandt zawsze. Jego materia, gęstość materii. Im starszy, tym śmielej się posługiwał tą materią. Ja też jak oglądam swoje stare obrazy i ten dyplom, nie wiem co tam wtedy Tadeusz Brozowski, profesor tam w nim zobaczył, bo ja go nie chcę oglądać. Nie, nie chcę. Nie chcę mi. Nie. To są zupełnie inne rzeczy. Zupełnie inna wrażliwość. Można by tu zadać takie głupie pytanie właściwie, czy istnieje postęp w sztuce? Jak można tak mówić? Postęp? Postęp w sztuce nie istnieje. Nie ma czegoś takiego. Jest tylko ciągle zmieniająca się nasza dyspozycja emocjonalna do tego, co jest dookoła. A już nie będę mówił o warsztacie, bo oczywiście bez tego twórca jest bezsilny. Dzisiejszy czas zrewindykował pojęcia o sztuce, bo właściwie mniej mówimy o wrażliwości, o uczuciach, a raczej o kreatywności. Ten ciągłe stwarzanie obrazu, czyli jakby stwarzanie samego siebie. To jest najistotniejsze dzisiaj dla wielu twórców. Bardzo, bardzo zła droga i dla mnie niewłaściwa zupełnie.